Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda, zwierzchnik Sił Zbrojnych, wraz z pierwszą damą, panią Agatą Kornhauser-Dudą. Thank you.
Szanowny panie prezydencie, szanowna pierwsza damo, dostojni goście, szanowni państwo. Mam zaszczyt powitać państwa na uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego, podczas której prezydent Rzeczpospolitej Polskiej wręczy nominacje generalskie oraz odznaczenia państwowe. Serdecznie witam panią Elżbietę Witek, marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Pana Mariusza Błaszczaka, ministra obrony narodowej wraz z kierownictwem resortu. Pana generała Rajmunda Andrzejczaka, szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, kawalera Orderu Krzyża Wojskowego. Pana generała broni Tomasza Piotrowskiego, dowódcę operacyjnego rodzaju Sił Zbrojnych. Pana generała brygady Macieja Materkę, szefa służby kontrwywiadu wojskowego. Pana generała dywizji Wiesława Kukułę, dowódcę Wojsk Obrony Terytorialnej. Pana generała dywizji Tomasza Połucha, komendanta głównego żandarmerii wojskowej. Pana generała dywizji Sławomira Drumowicza, dowódcę komponentu wojsk specjalnych. Pana generała dywizji Stanisława Czosnka, zastępcę dowódcy generalnego rodzaju Sił Zbrojnych. Pana pułkownika Krzysztofa Banaszka, zastępcę szefa służby wywiadu wojskowego. Pana pułkownika Tomasza Dominikowskiego, czasowo pełniącego obowiązki dowódcy garnizonu Warszawa. Jego ekscelencję księdza arcybiskupa generała brygady Józefa Gustka, ordynariusza polowego Wojska Polskiego. Jego ekscelencję księdza arcybiskupa Jerzego Pańkowskiego, prawosławnego ordynariusza Wojska Polskiego. Jego ekscelencję księdza biskupa Marcina Makułę, naczelnego kapelana ewangelickiego biskupa wojskowego. Witam wszystkich przedstawicieli Wojska Polskiego. Witam członków kapituły Orderu Krzyża Wojskowego na czele z kanclerzem orderu, panem generałem dywizji Andrzejem Rełdowiczem. W uroczystości uczestniczą pan Paweł Soloch, sekretarz stanu, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego wraz z kierownictwem biura. Pan Piotr Ćwik, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wraz z kierownictwem Kancelarii. Witam wszystkich gości przybyłych na dzisiejszą uroczystość. Szczególne słowa powitania kieruję do osób, które w dniu dzisiejszym odbiorą z rąk pana prezydenta nominacje generalskie oraz odznaczenia państwowe oraz ich rodzin. Szanowni państwo, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, zwierzchnik Sił Zbrojnych wręczy nominacje generalskie, a minister obrony narodowej buzdygany honorowej pierścienie generalskie. Proszę o wystąpienie panów generałów. Zapraszam pana prezydenta. Zapraszam pana ministra. Szanowni państwo, na podstawie artykułu 134 ustęp 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz artykułu 76 ustęp 4 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 11 sierpnia 2021 roku na wniosek ministra obrony narodowej na stopnie generalskie mianowani zostali. Na stopień generała dywizji, generał brygady Sławomir Drumowicz. Generał brygady Tomasz Połuch.
na stopień generała brygady, pułkownik Artur Kępczyński. Pułkownik Maciej Klisz. Pułkownik Dariusz Kosowski. Pułkownik Piotr Krize. Pułkownik Maciej Siudak. Pułkownik Grzegorz Skorupski.
pułkownik Maciej Trelka. Dziękuję panom generałom. Dziękuję panie prezydencie, dziękuję panie ministrze. Proszę o wystąpienie osób odznaczonych. Szanowni Państwo, na podstawie artykułu 138 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach postanowieniami Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej odznaczeni zostali za wybitne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski generał Rajmund Andrzejczak, generale zapraszam. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski generał dywizji Wiesław Kukuła. Generał broni, pilot w stanie spoczynku Jan Śliwka. Za umiejętne i skuteczne dowodzenie oraz wybitne czyny bojowe połączone z wyjątkową ofiarnością i odwagą w czasie działań bojowych przeciwko aktom terroryzmu podczas użycia sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa w czasie pokoju. Krzyżem Komandorskim Orderu Krzyża Wojskowego. Żołnierz Wojska Polskiego. Za zasługi w ratowaniu mienia Krzyżem Zasługi za Dzielność podpułkownik Adam Bieniek dowodził wojskowym zgrupowaniem zadaniowym Wadowice, niosąc pomoc najbardziej zagrożonym powodzią mieszkańcom województwa podkarpackiego.
plutonowy Jarosław Staśto dowodził sekcją lekkiej piechoty, niosąc pomoc najbardziej zagrożonym powodzią mieszkańcom województwa podkarpackiego. Za zasługi dla obronności i suwerenności kraju, Srebrnym Krzyżem Zasługi, podpułkownik Barbara Sońta. Za sumienną służbę w czasie działań bojowych podczas użycia sił zbrojnych poza granicami państwa w czasie pokoju w warunkach szczególnie niebezpiecznych, niebezpośrednio w styczności z przeciwnikiem, Wojskowym Krzyżem Zasługi z mieczami, starszy chorąży sztabowy Paweł Łabiński. Major Marcin Łazarczyk. Za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego, medalem za ofiarność i odwagę, podporucznik Daniel Machnowski udzielił bezpośredniej pomocy osobom tonącym z wywróconych kajaków na Zalewie Miejskim w Makowie Mazowieckim. Dziękuję osobom odznaczonym. Dziękuję, panie prezydencie. Uprzejmie proszę pana prezydenta o zabranie głosu. Szanowna pani marszałek, szanowny panie ministrze obrony narodowej, szanowni państwo ministrowie, Ekscelencje, księża arcybiskupi, ekscelencje księża biskupi, szanowni panowie generałowie, szanowne panie i panowie oficerowie, żołnierze, wszyscy dostojni przybyli goście, przede wszystkim wielce szanowne panie, małżonki najbliższe panów generałów oraz państwa odznaczonych. Bardzo serdecznie gratuluję i ogromnie się cieszę, że w tym tak ważnym dla polskiego wojska dniu, w dniu święta Wojska Polskiego, w dniu 101. rocznicy Wielkiej Wiktorii Warszawskiej, bo na tym właśnie polega istota tego święta, że jest to święto w dniu
wielkiej wiktorii, w dniu heroicznego czynu polskiego żołnierza, bohaterskiego, niezwykłego, wtedy, kiedy wydawało się, że nie ma już szans, że wróg zdobędzie Warszawę. Udało się odwrócić losy tamtej bitwy i tamtej wojny. Dzięki geniuszowi dowódczemu, dzięki determinacji marszałka Józefa Piłsudskiego i polskich generałów, ale przede wszystkim dzięki niezwykłemu bohaterstwu tych, którzy stanowili tą milionową armię. I dlatego właśnie ten dzień jako święto Wojska Polskiego jest tak ważny, bo to jest święto wielkiego zwycięstwa. I to jest święto wielkiego czynu polskiego żołnierza. Dlatego ogromnie gratuluję panom generałom, że te nominacje odbieracie właśnie dzisiaj. Nie mam wątpliwości, że to jest taki moment w życiu żołnierza, który zapamiętuje się na całe życie. Gratuluję tych nominacji, ale przede wszystkim gratuluję tego, że stało się to właśnie w tej dacie. Gratuluję wszystkim panom generałom, ale oczywiście najserdeczniej gratuluję tych nominacji na stopień generała dywizji, a więc wyższy już stopień generalski. Gratuluję serdecznie panu generałowi Sławomirowi Drumowiczowi i gratuluję panu generałowi Tomaszowi Połuchowi. Obydwaj panowie jesteście związani w sensie życiowym służbą, można tak powiedzieć, z wojskami specjalnymi. Dlatego, że jak wszyscy państwo wiecie, pan generał Sławomir Drumowicz to komponent wojsk specjalnych Rzeczypospolitej Polskiej, naszej armii. To dowódca tego komponentu, odpowiedzialny za polskie jednostki specjalne, ale przede wszystkim niezwykle doświadczony komandos. Od samego właściwie początku, od operatora poprzez dowódcę jednostki, a wreszcie aż do dowódcy całego komponentu. Dziękuję panie generale za dotychczasową służbę i nie mam wątpliwości, że będzie pan sprawy polskich wojsk specjalnych nadal prowadził w sposób znakomity. Dziękuję za wszystkie dotychczasowe doświadczenia, dziękuję za wszystkie misje, przede wszystkim te zagraniczne, w których pan generał uczestniczył, doskonale dowodząc i zdobywając doświadczenie. Ale gratuluję także panu generałowi Tomaszowi Połuchowi i bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję panie generale za pańską służbę jako dowódcy jednostki specjalnej w ramach Żandarmerii Wojskowej, ale także dziękuję za ten czas, kiedy stanął pan jako komendant główny Żandarmerii Wojskowej na czele całej formacji, prowadząc te sprawy, zwłaszcza w bardzo trudnym okresie pandemii, kiedy służba wiązała się ze szczególnym wysiłkiem, ze szczególnym ryzykiem, a także ze szczególną odpowiedzialnością. Poradził sobie pan z tym wszystkim jako dowódca znakomicie. Z całego serca za to dziękuję w imieniu Rzeczypospolitej. Gratuluję wszystkim panom generałom. Większość z panów to dowódcy jednostek liniowych, znakomicie wywiązujący się ze wszystkich swoich obowiązków, znakomicie wykonujący swoje zadania i cieszący się wielkim szacunkiem swoich żołnierzy, swoich podwładnych. Nie mam żadnych wątpliwości, że będą panowie generałowie nadal wykonywali znakomicie swoje obowiązki i w ramach tej służby liniowej, i ci z panów, którzy na co dzień zasiadają w dowództwie polskich sił zbrojnych, a więc ponoszą odpowiedzialność za sprawy rozwoju polskiej armii, modernizacji polskiej armii na najwyższym poziomie, nadal będą znakomicie swoje obowiązki realizowali z pożytkiem dla Wojska Polskiego, z pożytkiem dla Rzeczypospolitej, z pożytkiem dla nas wszystkich.
Gratuluję bardzo serdecznie także wszystkim Państwu odznaczonym na czele z szefem Sztabu Generalnego i dowódcom Wojsk Obrony Terytorialnej. Jestem wszystkim Państwu ogromnie wdzięczny za służbę. Gratuluję wszystkim żołnierzom. Cieszę się ogromnie, że mogłem wręczyć kolejny Krzyż Komandorski Orderu Krzyża Wojskowego za szczególne zasługi w walce z terroryzmem, a więc w praktyce za zasługi bojowe. Nie ma dzisiaj prawnych podstaw do wręczania Orderu Virtuti Militaria, albowiem wręczany jest on tylko wtedy, kiedy Rzeczpospolita jest w stanie wojny. Na szczęście nie jest. Niemniej nasi żołnierze służą w różnych miejscach na świecie, wykonując trudne zadania. Przede wszystkim właśnie żołnierze jednostek specjalnych. Dumny jestem, że mogłem kolejnemu polskiemu żołnierzowi to piękne, wspaniałe odznaczenie, stanowiące pokojowy odpowiednik Orderu Virtuti Militari, wręczyć. Wszystkim Państwu z całego serca dziękuję, jeszcze raz gratuluję. Dziękuję także w tym dniu wszystkim polskim żołnierzom. Proszę, żeby panowie generałowie, oficerowie, a także obecni tutaj żołnierze przekazali moje serdeczne życzenia i pozdrowienia swoim koleżankom i kolegom, swoim podwładnym, ale także proszę, żebyście Państwo przekazali moje serdeczne pozdrowienia i podziękowania swoim najbliższym. Są tutaj z nami panie, najbliższe panów generałów. Bardzo serdecznie również i paniom gratuluję i dziękuję. Dziękuję za to, że nie tylko znosicie służbę swoich mężów dla Rzeczypospolitej, ale dziękuję także za to, że współsłużycie z nimi Rzeczypospolitej. Bo wtedy, kiedy się czeka, kiedy osoba najbliższa wróci z tej służby, a ja przecież wiem, że to czasem jest służba poza granicami kraju, służba, w której ryzykuje się życie. W końcu 44 naszych żołnierzy zginęło w Afganistanie, a wcześniej ginęli w Iraku. W związku z czym jest to trudne, często bolesne, często związane ze stresem. Dziękuję, że są panie z nami dzisiaj, żony, córki. Dziękuję za to, że jesteście, panie, i wspieracie swoich mężów, swoich ojców, swoją obecnością i miłością na co dzień. Serdecznie paniom również gratuluję. Wszystkich państwa z całego serca pozdrawiam. Dziękuję. Dziękuję, panie prezydencie. Thank you.
Szanowni Państwo, na tym kończymy dzisiejszą uroczystość. Dziękuję Panie Prezydencie, dziękuję Pierwsza Damo, dziękuję Państwu.